Cześć, jestem Jacek Sieryński. Dzisiaj postanowiłem wrócić do tematu, który często przewija się przez sporo grup na Facebooku, ale też sporo takich zapytań dostaję od znajomych, jaki obiektyw 85 mm wybrać. Na chwilę obecną jest wybór ogromny, więc nie dziwię się, skąd te pytania, i w internecie jest sporo porównań, ale dosyć takich opartych na specyfikacji lub takich bardzo laboratoryjnych analizach. Ja postanowiłem podzielić się swoją opinią, jakie miałem doświadczenia z różnymi obiektywami, nie tylko od Sony, ale też innych firm. Obecnie taki krótki spoiler, fotografuję sam Jagniem 85 mm f1.4, więc to już kogoś może tam w jakiś sposób nakierować. No teraz są czasy idealne pod tym kątem, bo jak ja wchodziłem w system Sony, wtedy do wyboru miałem jedynie wersję od Sony 85 mm f1.8, ewentualnie super wypasiony, mega wspaniały G-Master f1.4, który obecnie kosztuje około 8000, więc no cena jest kosmiczna. No i wydaje mi się, że przeskok w jakości no nie aż tak ogromny nad wersją 1.8, dlatego na początku swojej drogi zacząłem właśnie od tego obiektywu. Na początku wystarczało mi to, chociaż jakiś tam niedosyt był, szczególnie po fotografowaniu przez kilka lat obiektywem Nikkor 85 mm f1.4G w systemie Nikona i byłem z niego bardzo zadowolony. Może miał swoje jakieś tam problemy, ale w większości przypadków trafiał i naprawdę generował też ciekawy bokeh. No w przypadku Sony no tego wyboru nie było za dużego, ale po jakimś czasie pojawił się Samyang 85 mm f1.4 i miałem okazję testować go jeszcze przed pojawieniem się w sklepach na półkach, dzięki uprzejmości Dawida Mazura, który dostał go na testy. No i też przy okazji znajdziecie u Dawida na kanale na YouTubie fajny filmik porównujący szybkość pracy AF między 85 1.8 od Sony, a właśnie tym Samyangiem. Od razu powiem, że no, ta szybkość mnie nie zachwyciła. Naprawdę ten autofokus nie pracował jakoś tak bardzo szybko, chociaż trafiał oczywiście w punkt, ale nie był tak szybki jak wersja 1.8. No wiem, tutaj całkiem inne soczewki, ale mimo wszystko no naprawdę wydawało mi się, że to ustawianie ostrości jest bardzo wolne. No i wtedy tak odpuściłem troszkę tą zmianę, bo przez chwilę myślałem o tym ze względu na to, że w ciemnych pomieszczeniach, w ciemnych kościołach, no to 1.8, 1.4, no ktoś by powiedział, że może nie jest jakaś ogromna różnica, tak w przypadku na przykład z 1.8 na 1.2, ale jednak brakowało mi tego. No i tak czekałem, no myślałem, że może coś się pojawi. Ja wiem, że jest Sigma 85 mm f1.4 Art, ale niestety to jest olbrzymi obiektyw. Wiem, że jest super ostry, ale wydaje mi się, że on bardziej jest stworzony pod lustrzanki. Tam kosztuje chyba około 5000, więc cena jest tak, że tak powiem, po środku między G-Masterem a tymi wersjami 1.8, ale wydawało mi się, że to nie jest to, czego szukam. No i tak czekałem. W międzyczasie niestety nic się takiego ze światłem 1.4 nie pojawiło. Jedynie pojawiły się wersje 1.8 od Viltroxa i to jest bardzo fajny, ciekawy obiektyw, szczególnie, że kosztuje tylko 1600 zł, gdzie za obiektyw 1.8 naprawdę to jest świetna cena. No i pojawiła się niedawno też Tokina, też wersji 85 mm 1.8. Jeśli dobrze pamiętam, no około 200 cena jest obecnie. Ale to oczywiście jak coś do sprawdzenia. No i dzięki tym premierom pojawiła się obniżka ceny Soniakowej wersji f1.8 i tak jak wcześniej była w granicach 2600-2700 bez jakichś tam cashbacków, no to obecnie już w sklepach można ją znaleźć nową za 2200, więc naprawdę producenci tutaj alternatywni zrobili robotę i te ceny i obiektywu widać, że się zmieniają na korzyść oczywiście użytkowników aparatów czy osób wchodzących w system Sony. Dlatego naprawdę wybór teraz jest przeolbrzymi. Co do Viltroxa, naprawdę świetny obiektyw, mega szybki autofokus, nawet szybszy niż wersja 1.8 od Sony i też bardzo ostry, szczególnie jeśli ktoś ma na przykład ciemnego zooma w standardzie, no to myślę, że to fajna opcja dla osób fotografujących coś dodatkowo w plenerze, ale też przy okazji
w studio, gdzie nie potrzebują tego 1.4, to 1.8 naprawdę świetnie się sprawdzi i naprawdę już z efektów będziecie zadowoleni. Oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia, dlatego ta wersja F1.4 gdzieś tam się pojawia w głowie i sporo osób się nad tym zastanawia, więc się w ogóle nie dziwię. Co do Tokiny, akurat tu nie miałem okazji testować, ale wydaje mi się, że obecnie jak mamy Viltroxa, który jest świetnym obiektywem, to wydaje mi się, że nawet zastanawiam się, czy kupować tą wersję soniakową 1.8. Czy tu jest sens, skoro za 1600 zł mamy świetny, super ostry obiektyw i też z ciekawym bokehem, dlatego jeśli ktoś czegoś takiego szuka odpowiedniego ceny do jakości, to naprawdę świetnie się sprawdzi. A wracając do Samyanga, którego ja wybrałem, postanowiłem mu właśnie dać drugą szansę ze względu na to, że pojawiło się kilka aktualizacji jego softu i widać znaczną poprawę, jeśli chodzi o pracę autofokusa. Może nie dorównuje on wersją 1.8, ale jest według mnie szybszy od G-Mastera. Ale wiadomo, no dalej to jest wersja z 1.4 i wydaje mi się, że tutaj kwestia tych soczewek jednak sporych powoduje, że ten autofokus to nigdy nie będzie aż tak super szybki. Możliwe, że jak kiedyś Sigma wypuści wersję F1.2, tak jak zrobili to w przypadku Sigmy 35 mm F1.2 Art, no to może się będę zastanawiał, ale na chwilę obecną naprawdę jestem zadowolony z tego Samyanga. Co do uwag, jakie do niego mam, to na pewno to, że praca jego autofokusa jest bardzo dobra. Jest naprawdę, trafia w punkt, nie ma z tym problemu. Wiadomo, no, bez lusterkowców jest to łatwiej osiągnąć niż w przypadku lustrzanek, które ten sensor mają troszkę w inny sposób rozwiązany. Ale zauważyłem, że używając IAF, czyli ustawiania ostrości na oko, czasem jeśli fotografowana osoba jest w jakimś tam większym dystansie, a mieliśmy przeostrzone na coś bliskiego, to wtedy ma taki moment zawahania po wciśnięciu właśnie przycisku IAF, że tak by obiektyw myśli, co ma zrobić, więc tu jest rozwiązanie na to, wystarczy lekko wcisnąć spust migawki, żeby chociaż przeostrzyć na właśnie ten plan już dalszy i wtedy wcisnąć IAF i bezbłędnie wtedy to oko znajduje. W przypadku obiektywów Sony, które ja testowałem, zawsze to było bezbłędne, dlatego wydaje mi się, że możliwe kwestia jakiegoś tuningu w softcie i już będzie idealnie. No i dodatkowy taki minus, o czym mówi sporo osób, jest dużo szumu o tym i ja w innych obiektywach akurat tego nie zauważyłem, a mam jeszcze 18 mm f2.8, 35 mm f1.4 i 45 mm f1.8 właśnie wszystkie od Samyanga, oprócz tej 85. I tam nie ma czegoś takiego jak zawieszenie podczas robienia zdjęć. Była taka chwila, że czystka piątka 1.4 miała coś takiego, ale po aktualizacji softu i w korpusie i w obiektywie się to uspokoiło, więc wydaje mi się, że tutaj pewnie też się da poprawić. Niestety nie ma takiej powtarzalności. Na przykład jak mam sesję krótką, gdzie robię około 400-450 zdjęć, to jest czasem sytuacja, że zawiesi się 2-3 razy i to na przykład pod rząd, no wtedy zostaje jedynie wyjęcie baterii. Ale mam też na przykład zlecenia dłuższe, gdzie na przykład na reportażach ślubnych robię około 2-2,5 tysiąca zdjęć, czasem więcej, no i tam się nie zawiesi ani razu, więc ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że jeśli to by było jakieś ustawienie w aparacie, no to zawsze by się to jednak działo. Używam oryginalnych baterii. No moim znajomym pożyczałem ten obiektyw i to paru osobom i wydaje mi się, że no nikt się na coś takiego nie skarżył, a specjalnie dopytywałem, dlatego ciężko mi teraz stwierdzić tak na 100%, co jest właśnie przyczyną tego zawieszenia. Liczę, że aktualizacja to załatwi sprawę. Akurat Samyang często te aktualizacje wypuszcza, na przykład teraz widziałem, wypuścili do 51.4, gdzie obiektyw już chwilę jest na rynku, więc widać, że myślą o nas, użytkownikach i ich obiektywów. No i taki minus już troszkę mniejszy, ale dla niektórych osób może być istotny, że aktualizację trzeba zrobić przez USB docka właśnie od Samyanga, gdzie w przypadku na przykład Tamronów można je aktualizować przez korpus, więc widać, da się to zrobić. No tutaj wydaje mi się, że może, nie wiem, elektronicznie te obiektywy są prostsze, no nie wiem, ale no albo producent chciał dodatkowo zarobić na nas, użytkownikach. No mi się akurat udało, że kupując obiektyw dostałem w promocji doka za złotówkę, więc polecam akurat, jeśli myślicie
o zakupie tego obiektywu, a nie macie najnowszego softu w nim, to popytać na forach, grupach. Często jest tak, że ktoś znajomy ma takiego doka i sobie bez problemu zaktualizujecie. Taka aktualizacja trwa dosłownie kilkanaście sekund, więc naprawdę nie jest to jakieś uciążliwe. Dlatego jeśli ktoś szuka ceny do jakości, w tym przypadku wydaje mi się na dzień dzisiejszy Wiltrox przystępna cena, naprawdę jakość fenomenalna, autofokus też świetnie się sprawdza. Jeśli ktoś szuka już czegoś troszkę więcej, jeśli chodzi o światło i jeszcze ciekawszy bokeh, no to w tym przypadku Samyang 85 mm no sprawdzi się naprawdę świetnie. Ja jestem naprawdę zadowolony, cieszę się z tej zmiany z wersji 1.8 od Sony i jestem zadowolony. I mimo sporadycznych tych zawieszeń, czy troszkę nazwijmy słabszej pracy przy na przykład śledzeniu oka w niektórych sytuacjach, no nie planuję zmieniać na nic innego, szczególnie że G-Master naprawdę z drogim obiektywem, a nie jest jakoś tak wspaniale, dużo lepszy mimo ceny, więc no tutaj w zależności jednak co chcecie kupić, ale Samyanga można bez problemu za 2600 zł znaleźć, a często są też jakieś promocje, szczególnie jakiś Black Friday, no to dodatkowe obniżki czasem 300-400 zł, więc polecam tutaj polować na różne jakieś okazje albo używane obiektywy też czasem można trafić, chociaż mało osób sprzedaje ten obiektyw, bo jest zadowolona z jakości. Nawet pewnie kojarzycie Adama Trzcionkę, używa tego obiektywu, gdzie on był na systemie Canona i tam używał 85-1.2. No i mówi, że naprawdę tym Samyangiem jest zachwycony. To można też na sporu grupach wyczytać, dlatego wydaje mi się, że wie co mówi, a na pewno jest bardziej wymagający i robi tych zdjęć więcej niż my, dlatego wydaje mi się, że to też jest dobra rekomendacja. Dlatego jak coś zadawajcie pytania, napiszcie w komentarzach, czy jednak wybieracie cenę do jakości i ta wersja 1.8 Wam wystarcza, czy jednak F1.4 wygrywa ze względu na właśnie to światło i ciekawszy bokeh. Dzięki wielkie, do zobaczenia, pozdrawiam, cześć.